Dobrze wiesz, mały, że mam dobre warunki. Pociągasz za sznurki. Oh yeah! Przecież tutaj musi zawsze się zgadzać. Ty dasz mi wszystko, to co będę chciała. Yeah! Hi! A ja lubię tą polę, ona jest spoko. Dobra, oglądamy dalej. Mam taka akcja, że będzie tutaj wyskakiwał z pizzy i straszą ludzi. Co? Uwaga! Tutaj! Nigdy w życiu bym się tego nie spodziewał. Nigdy! Bo oni patrzą na mnie tym swoim k***okiem. Kto to był, Bedoesz? Ale wiesz, toksyczna z ciebie szmata. Sprawdzają się, muszą. Nawet dzisiaj stary k***a, dając mi jebaną nagrodę, ten musiał powiedzieć. Ty, ale to było mocne. Daj mi k***a nagrodę, po czym mówi, że no generalnie to nie zasłużyłam na nią i on nie chciał mnie wybrać. Nie, no przecież tak to nie powiedział. Miał pewne obawy. Nie. No to co, chłopaki, zaczynamy. Tutaj najmocniejszą część tego programu studio. Kto jest twoim ulubieńcem? No, ulubieniec jakiś. Wiecie, nie? Itka, Minik, Aleksander, Olivier. Nie, powiem wam, że ja myślę o swojej ekipie, bo te komentarze uważam się traci ideę odrobinkę. Lubię robić te live'y, ale chciałbym coś nowego. Tylko, że ja będę, jeżeli będę robił, to ja wezmę osoby kontrowersyjne. Ale takie, które uważają, że są ciekawe. Znaczy już z gotowych influencerów, nie? Bo ja tu się nie chcę bawić w jakieś tworzenie. Ani tak dalej. Bo jest kilka osób, które już od jakiegoś czasu mnie namawiały na jakiś team wspólny. Tylko, że będziemy musieli najpierw sobie przegadać, czy nie odpierdolą kurwa żadnej maniany. Bo ja nie chcę się za nich tłumaczyć. No tak, Sandra Esla, Luna, Murajski, Najman. O kurwa! I wskakiwanie do basenu z kulkami. Oj tak. Bardęga mnie już wkurza, ten dziadle. Podoba mi się to, jak Olivier pracuje. Jest taki, że się po prostu do tego nadaje na ten moment. Uważam, że niekoniecznie świetny jest Dominik. A my nasze sobie opinie zostawimy chyba, żeby powiedzieć im to po prostu prosto w oczy. Tobie, Michu, bardzo dziękujemy. Świetnie się spisałeś. Bardzo się cieszę, że mogłeś im przekazać te wartości. Dzięki. To była przyjemność stać po tej stronie. Niesamowite to szczerze. No a co? My zapraszamy w takim razie gości. Dawajcie. No i witamy pierwszą grupę. Na początek może weźmiemy Michalinę. Chodź do nas. Dobrze. Powiem ci, że... Dzięki, Alian. Jestem zaskoczony. Myślałem, że dzisiaj będzie mega fajnie, a nie było tak fajnie. To, co ci wczoraj powiedziałem, wziąłeś sobie do serca i to widziałem, ale to znowu spowodowało, że byłaś jakaś taka mniej widoczna. I to szczególnie zauważyli nasi goście. Michu to mówił, że tak mało cię było, nie? A my wiemy, że jakby to nie do końca jesteś taka cała ty. Spaliłaś nam wejście Micha dzisiaj, kontrabasu? No wiem, ale mam nadzieję, że uczestnicy tego nie słyszeli. No. I mam twojego pracę przy TikToku. I tutaj z kolei w moich notatkach jest bardzo aktywna i że super. No to się cieszę. No więc jesteś dzięki, bezpieczna Asteta, dzisiaj. Dzięki. Super, cieszę się mega. Fajnie, jakbyśmy jutro zobaczyli ciebie taką jak przy TikToku cały dzień, a nie z takimi huśtawkami jak dzisiaj, dobra? Dobra, postaram się. Gratulacje. Dzięki, mega. Olek? Ty i Kacper na mnie zrobiliście więcej wrażenie. To wy byliście dwie osoby, które dla mnie najszybciej bym zapamiętał. Inaczej się ruszacie niż reszta, inaczej gadacie niż reszta. To jest coś, czego akurat nie da się nauczyć, więc albo masz to, albo nie masz to. Super, cieszę się, dziękuję bardzo. Fajnie, fajnie, słuchasz się tych rad wszystkich, nie? Więc mam nadzieję, że to, co dzisiaj wam powiedziałem, zwróciłeś na to uwagę i weźmiesz to sobie po prostu do serca przy kolejnych okazjach, gdy będziecie mogli w ten sposób działać z kamerą, dobra? Jak najbardziej. No i fajnie, witamy dalej. Jakby zostać. Dzięki bardzo. Cześć, Johnny. Mam pytanie do ciebie, Johnny. Tak?
Kiedy się poddałeś? To nie jest kwestia poddania, ja po prostu nie wiem, odpala mi się taka dziwna fobia przed tym. Zawsze czułem, że jakbym się pokazał przed dużą publicznością. Jaką minę ma ten kurwa typ w środku. Duża publiczność by zareagowała tak samo, jak reagują ludzie w realu. Mega mi to robi po prostu na złość, bo ja nienawidzę się poddawać przed tym. On już go skreślił. Zawsze czułem, że jakbym się pokazał przed dużą publicznością, to duża publiczność by zareagowała tak samo, jak reagują ludzie w realu. Mega mi to robi po prostu na złość, bo ja nienawidzę się poddawać i nienawidzę przegrywać. On miał jakiegoś live'a na TikToku, mi się wyświetliło, jak zanim ja odpaliłem się live'a, więc pewnie live typu dlaczego odpadłem, tak obstawiam. A tu to zrobiłeś. Nie. Mogę powiedzieć, co napisałeś na kartce? Nie tej prywatnej, co mi dałeś z ostatniego odcinka, tylko te... Ciekawe, co po prywatnej. Podobasz mi się, Łukasz. Odpowiedzi, kto według ciebie powinien odpaść dzisiaj z programu? Możesz powiedzieć. Powiedział, że Olek. A nie, siebie wskazał. Tak się właśnie zdziwiłem. No Johnny napisał na kartce, że on powinien odpaść. Ja jestem dosyć złośliwy, może go zostawimy, co na to. No słuchaj, no Johnny, zrobimy tak. Wróć do nich, ale jesteś zagrożony. Jak Dominik, kojarzysz którąś z tych dziewczyn, które nam zostały? Kasię albo Natalię dzisiaj? Nie mogę nic o nich powiedzieć, bo nam nie zrobili jakieś mega wrażenie. Nie. Ja pamiętam jedną pozytywną rzecz do Natalii, więc chodź do nas. Uważam, że razem z Mają sobie fajnie poradziłyście jako jedyne. Znaczy nie, trzeba ją pochwalić. Dzisiaj chyba tylko raz płakała, albo może nawet pół razy. Jedne właściwie. Oczywiście wasza reakcja też była jakkolwiek ciekawa w porównaniu do całej reszty grupy, ale też widziałem, że bardzo dużo mówiłyście przed i po. Także jak mówiłem te słowa tutaj, to nie myślałem o was. Nawiążę do tego, co powiedziałeś, że odkryliśmy, że tak łatwo można was wystraszyć. To bardzo nam się może przydać kiedyś. Nie, proszę. Ta cecha jest bardzo potrzebna w byciu youtuberem, szczególnie jeżeli nagrywasz z Freezem. Bardzo dobrze ci dzisiaj poszło, w każdym aspekcie. Każdym? W każdym. No otworzyłaś się, fajnie, serio. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić cię dalej. Dzięki. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Chodź Kasia do nas. Ja nawet nie pamiętam, Kasia, w której ty grupie byłaś dzisiaj, serio, nie jakoś... No ja byłam pod tym łóżkiem z gwoździami. A no tak, i weszłaś tam, spadło łóżko i wyszłaś. Byłaś wystraszona, ale jako człowiek, a nie od tego, co się dzieje wokół ciebie. Freezu, skoro te pączki takie pyszne, czemu nikt nawet jednego nie zjadł? Freezu. I mam też bardzo duży zarzut do ciebie, czyli przy TikToku bardzo mało się uśmiechałeś. No i naprawdę nie kminią, nie? Że jak reklama ma być ciekawa i mają przynajmniej oszukiwać te dzieci, że to jest kurwa dobre, no to zróbcie tak, żeby przynajmniej tych trzech pączków nie było, bo zjedliście. Tak kurwa leżą jak... To jest tak jak kiedyś byłem kurwa w takim programie śniadaniowym. Jaka to była telewizja? Jakaś pojebana telewizja. Jakaś taka ezoteryczna. I tam stała taka kawa. Taka śniadaniówka, to było niczym takie pytanie na śniadanie, ale w takiej ezoterycznej telewizji. I zanim się program zaczyna, to prowadząca mi mówi: tylko niech pan nie pije tej kawy, bo ona tu już 3 dni stoi. Zajebiście, nie byli. Jak oni się nazywali? To z 10 lat temu było. O Jezu, już nie ma tej telewizji. Nie, to nie było EzoTV, jakaś inna. Nie wiem, kurczę. Wiem, że to jakoś szybko wyjebało się. Nie ma tego na pewno już. Ałaś, wraz z Michałem byliście tacy, no nie wiem, przyćmieni. Dzisiaj jesteś jeszcze bezpieczna. Dzięki, Kakarotto. Ale weź to sobie do siebie. Nie, ja się zgadzam, nie, że właśnie te wyzwania są nudne. Dlatego te reakcje są też nudne. I spróbuj może w inny sposób, nie? Ja tutaj, a jeżeli chodzi o ciebie, czekam na jakąś metamorfozę. Postaram się. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy wam bardzo. Ej, ja ci powiem szczerze, że ja nie spodziewałem się, że to jest takie poważne. Moja baba się trzyma. Musiała puścić kiedyś emocje. Dzień jak co dzień, co ty kamerujesz? Ja codziennie tu płaczę. Fajnie. Nie fajnie. Są z... za wszystko. Jeżeli mnie nie wypierdolę.
Jeszcze tu jestem w szoku. Ja codziennie nie nakręcam tutaj takie załamania nerwowe, że ja bym się wiedział, że w pierwszym ciągu Ja jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że w końcu zauważyli, że biorę sobie wszystkie uwagi, które od nich dostaję do siebie, bo na tym w sumie najbardziej mi zależało. Julita, dawaj ty, bo mogłoby cię tu nie być w sumie, więc i tak się nie masz co stresować. No co się tak stresujesz? Bardzo. Ale dzisiaj nie będziesz płakać, nie? Nie. Nie, no już to przesada było, nie? Ty jesteś okropny, nie? Ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki. Nie, ja dopiero dzisiaj cię poznałem. Dlatego też mam to. Dlatego też to dostałam, nie? Bo daj mi pamiątkę, jakby odpadła. Szczerze mówiąc, to ciebie chciałem wybrać, żeby zrobiłaś piosenkę, ale... Za dużo nagród dla niej osoby. Za dużo nagród dla ciebie, że niedobrze. Myślę, że masz bardzo pozytywną... Ja, widzicie? Czyli to jednak friska zrobić pole. ...energię. Ciągnąłaś grupę w tą pozytywność swoją. I bardzo mi się to podobało. Jak dla mnie to był najgorszy twój dzień. Ja też. No najgorszy, tak najgorszy. Najgorszy twój dzień. Nie wiem, czy to jest ze względu na to, że postanowiłeś, że... Mam diamentowy bilet, to już wywalone w to, nie będę starać. Nie, właśnie ja poczułam też bardzo taką presję przez to. I dlatego postanowiłaś być dzisiaj słaba w tym wszystkim, nie, co robiłaś? Nie, w ogóle nie przez to. Dobra, dawać, kurwa, ona i tak przeszła dalej. Mam bardzo mocne notatki o tobie, które mówią, że byłeś jak taka mgła. Że niby byłeś, ale bardziej przeszkadzałeś. W sumie tak, bo troszkę jakby jestem też w tych grupach i czasami tak głupio mi się przekrzykiwać o słowo, nie? Wszyscy gdzieś tam mega walczą. Żeby coś tak wykrzyczeć. A czemu ty nie walczysz w takim razie? I myślę, że to powinno być też troszkę zaplanowane, kto co mówi, a nie, że ktoś, każdy, wiesz, wykrzykuje do kamery, nie? Żeby było trochę zrozumienia. Jak zaplanowane, kto co mówi. Znaczy... Dobra, wuja, przeczytaj swoją czwartą kwestię teraz, no. Totalnie byłeś odcięty od rzeczywistości, jak wymyślaliście te TikToki i zupełnie ciebie tam nie było. No. Już nawet nie będę wspominał o najgorszym możliwym performance'ie. Pozdrawiam, Ksawiera. Powiem w poprzedniej części tego dnia, w którym jak mieliście się nie wystraszyć, no to w każdym razie tam też było bardzo kiepsko. I ja mam z tobą ogromny problem, bo jak dla mnie, to tak szczerze, influencerstwo nie jest dla ciebie. Okej, okay. No przez to... Influencerstwo. To, że tak się też do dawaj tego programu... Wymówkę. Do tego... Słucham? Dawaj wymówkę. Nie, chodzi mi o to, że faktycznie czuję, nie? Że nie jestem tutaj... Ale chodź, czuję, że nie jestem tutaj zaproszony. Papryczka, nie wisiała papryczka w powietrzu, nie? A jak myślisz, jesteś dzisiaj w zagrożonych, czy nie? No tak. No to okej, okay. Może być. Dobra. Dzięki. Miałeś wybór, wybrałeś tak. Chodź, Michał, bo to będzie szybkie. O, poczekaj, ale Michał ci powie coś. No mam, no. Michał, powiedz mu, Michał. Oj, to bym, że co nie wiem. Co sobie opowiedz. Ale, no co mam powiedzieć? To jest lubię. To jest Michał. Opowiedz, jak minął ci dzień dzisiaj. No, dzień mi dzisiaj minął. No nie wiem, uważam, że... To wygląda jak niewczytany render. Nie no, dzisiaj uważam, że więcej trochę mówiłem. Nie, to jest właśnie też, Fritz bardzo pewny jest siebie, nie? No bo te wyświetlenia faktycznie ma. Tylko, że on tutaj tak właśnie wszystkich poucza, jak, co, jak powinien się człowiek zachowywać, a nawet pomysły na odcinki bierze z zagranicy, te zachowania, nie wiem, czy, ja nie oglądam aż tak tych MrBeastów, nie wiem, czy oni tak samo reagują, kurwa, jak zobaczą basen z kulkami i że Fritz tak samo reaguje, czy jednak te reakcje to przynajmniej on sam układa, nie mam pojęcia, ale on i wujek Luki tutaj naprawdę tacy, kurwa, specjaliści. Oni mówią, kto się nadaje do influencerstwa, natomiast ja mam takie zdanie, że każdy się nadaje do influencerstwa, bo każdemu, jak dasz odpowiednią ilość ekspozycji, to on się wybije. Prosty przykład to jest właśnie ekipa, bo gdy ekipę zostawiliście już bez ekspozycji, to nie potrafią sobie radzić, natomiast gdy mieli odpowiednią ekspozycję, to byli gwiazdami numer jeden w Polsce. Na przykład Minimike, nie? Gdy miał ekspozycję zapewnioną, no to był świetnym influencerem, znakomite zasięgi, znakomity Instagram, natomiast gdy już przestał dostawać ekspozycję z góry, to już okazało się, że jest chujowym influencerem. Wszystko to chodzi o ekspozycję. No naprawdę, ale czułem się ogólnie tak gorzej. Czemu? Nie wiem, tak jakoś aktywność mi... Nie wiem, nie czułem się dobrze z tą aktywnością. Ale to były takie aktywności typowo YouTube'owe, nie? No tak. Znowu tytuł zmienił? Czy gdzie jesteśmy? 51 minuta? Nie, chyba. W odcinku będziemy straszyć naszych uczestników. O, nowy odcinek, oglądamy od początku. Ników, a wy... Będę jak taki typowy widz. O, nowy odcinek! Fana!
Wygrywa ten, kto utrzyma emocje na wodzy i się nie wzdrygnie. Witamy was zatem w trzecim odcinku programu Twoje 5 minut. W tym programie uczestnicy rywalizują o miano najlepszego influencera. Stawka jest ogromna, 100 tysięcy złotych i wieloletni kontrakt z ekipą. Kolejny odcinek, zimnica. Prawie bym się do szkoły spóźnił. A co to za kartka? Tak. Wojt powiedział, że jak pokażę mu to, co ja faktycznie rozpisywałem, to mogę zostać. No i jak, masz kartkę? Mam kartkę. Ja musiałem przed chwilą trzymać lusterko przez 15 minut. Dobra. Dobra. I co miesiąc? Jążki na koto. Spać Wika dzisiaj. Bo następnym razem to już się nie uda, nie można, wiesz, nas w opinii o sobie tak ryzykować. Na dzisiaj jesteś bezpieczny. O Boże, dzięki. No cóż, konstruktywna krytyka, ale przeszłam. Ale oni mają rację. Jeżeli odpadnę, to po prostu, no to jest... Ale tutaj fajnie chłopaki założyli te stroje. Fajnie, śmiesznie. Moja porażka, no przegrałem, bardzo mi z tego powodu głupio. Zapraszamy kolejną grupę. Karolina. Uuu, tak od razu na pierwszy ogień. Nie jesteś osobą, która powinna wygrać ten program. Czemu cofnąć? Dobra, nawet jakby jakiś pocisk na wujka jakoś to... Nie można ci odebrać, że się starałaś. Nawet złapałem raz twoją siostrę praktycznie na tym, jak ci przerywa. I to teoretycznie jest dobre, ale na pewno to nie jest wystarczające. Moment, z którego zaczynałaś, był dosyć, wiesz, po prostu kiepski, słaby, więc teraz rzeczywiście... Pozdrawiam, Rambo Bambo. Widać tą różnicę, że jest lepiej. Pytanie, czy jesteś w stanie spowodować, żeby jutro było jeszcze lepiej, nie? Bo i później jeszcze... To jest tak naprawdę, wiesz, klucz, żeby zostać dalej, nie? Więc ten postęp to jest coś, co oni już dawno osiągnęli. I nie wiadomo, czy uczciwym jest trzymanie cię dalej w programie. To jest też moment, w którym no, musimy zacząć być odpowiedzialni. I to jest sytuacja, którą no, sama na siebie powodujesz, dlatego dzisiaj jesteś zagrożony. Dobrze? Możesz wrócić na miejsce. Może też Dominik. Dzięki, Forter 12. Sobie raduj do serca ze wczorajszego odcinka. Uważam, że wziąłem. Nie wiem, czy dobrze jeszcze wypośrodkowałem, ale na pewno nie było tego tak wczoraj, przedwczoraj, tak dużo. No i powiem ci, że ja też tak myślę, że dzisiaj było lepiej, nie? Kurczę, no widać po tobie, że ty masz nad resztą taką właśnie techniczną przewagę lekką. Jeszcze. Nie zawsze ta przewaga po prostu jest tutaj dla ciebie korzystna, nie? Wpędziła cię ona w jakiś taki... Kurwa, jakieś te werdykty. ...lucjonistką. Jak coś idzie nie po twojemu, to zaczynasz się stresować. I wiesz, to jest spoko. Jesteś bezpieczny. Dzisiaj było całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę ten szajs, który wcześniej nam serwowałeś. Tak, to znaczy bardzo chciałem też, że tak powiem, żeby dobrze mi poszło, nam poszło w zadaniu z... Ej, oni tutaj robią kurwa na nich taką dziwną atmosferę, że oni to się czują jak na odpowiedzi w szkole, nie? Że pani do odpowiedzi mnie prosi. Jakie to się pojebane robi. Z TikTokami. Ostatecznie okazało się, że właśnie te dwie rzeczy zawiodły na przykład. Szkoda. Szkoda. Fajna historia. No. Szkoda. No ale na dzisiaj wystarczy, nie? Wystarczy, jesteś bezpieczny. Udało się przemknąć. Dziękujemy wam. Dzięki. Dziękuję. Ludzie mi, że nie są pewni, czy jutro pokażę więcej, co nie? A ja jestem pewna tego, że jutro pokażę więcej, bo mam po prostu no, dużo energii. Dzięki temu, że dzisiaj zaczęłam być sobą i że przekonałam się, że mogę. No to w takim razie musisz to powiedzieć. No wiem. Może zaczniemy od faworyta twojego. Kasper, my G, man. No dzisiaj chyba nie poszło ci najlepiej, nie? To prawda. No, Kasper, no jesteś naszym takim tutaj rodzynkiem, nie? No czarnym koniem, tak. Ale się zaraz wykopytnie wszystkie kopyta. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak się męczył, ale tak... Tak zajebiście to wyglądało, jak ktoś się męczył. Świetnie się oglądało, jak no. Cierpisz, tak. Tak, oni mogą wszyscy powiedzieć, że twój TikTok był ch**.
ale dla mnie był, ja bym go zlajkował, zripostował, dla mnie był zajebisty. Myślę, że niektórzy ludzie po prostu coś mają i nigdy się nie zmieniaj, po prostu bądź sobą. Naprawdę. Dziękuję. Jak będziesz miał ochotę, to mogę z tobą nagrać mojego drugiego TikToka. Dobra. Możesz sobie wziąć pączka donat za to, że jesteś mój ulubiony. Tak? Tak, ale tylko niebieski, bo za te inne musimy zapłacić.